Wracam z apelem do wszystkich ludzi. Sam siedzę w domu, piszę to, bo mi się nudzi. Dzieciaki śpią, o 6 syn mnie obudzi. Nie pójdzie do przedszkola, nie bo nie chce, a że musi. Zostać w domu tak jak ja i cała reszta. Dla swoich dzieci nie narażę się, weź przestań. I kupowałem na wariata resztek mięsa. 100 razy podrożała w aptece maseczka. Niektórzy tą sytuację wykorzystują. Zamiast pomagać, to cenami ich katują. Wiele biznesów koszta dosłownie rujują. A pracodawcy na swych pracowników kują. Zostanę w domu, nie wiem co to dalej będzie. Ty także zostań, to wirus ma ponieść klęskę. Mam trochę czasu, to pobawię się z dzieckiem. Obejrzę film, a resztę opiszę wierszem. Zostań w domu, dla swojego dobra. Zobacz jak we Włoszech sytuacja wygląda. Zostań w domu, nie narażaj bliskich. Razem to wytrwamy solidarnie, proszę wszystkich. Zostań w domu, dla swojego dobra. Zobacz jak we Włoszech sytuacja wygląda. Zostań w domu, nie narażaj bliskich. Razem to wytrwamy solidarnie, proszę wszystkich. Proszę swoją babcię, nie wychodź mi z domu. Chcesz się przewietrzyć, otwórz drzwi do balkonu. Coś potrzebujesz? Ja podskoczę, mi się zrobił. Muszę ją czasem zrypać, tak bez pardonu. Patrzcie na Włochów, wirus robi swoje. Patrząc na nekrologii, pozmieniały się nastroje. Ty zrobisz jak chcesz, ja przy swoim stoję. Wracając ze sklepu, ręce spirytusem polej. Sam czekam na decyzję, miałem zmienić pracę. Na koniec kwietnia będę bezrobotny raczej. Muszę być twardy, ale ukradkiem płaczę. Muszę utrzymać rodzinę jak prawdziwy facet. Lecz siedzę w domu, zdrowie najważniejsze. Myślę o bliskich, bo przy nich moje szczęście. Pogramy w plaszówki, obejrzymy bajkę wreszcie. A niedługo razem pójdziemy na spacer po mieście. Zostań w domu, dla swojego dobra. Zobacz jak we Włoszech sytuacja wygląda. Zostań w domu, nie narażaj bliskich. Razem to wytrwamy solidarnie, proszę wszystkich. Zostań w domu, dla swojego dobra. Zobacz jak we Włoszech sytuacja wygląda. Zostań w domu, nie narażaj bliskich. Razem to wytrwamy solidarnie, proszę wszystkich.